Prucik, czyli najbardziej wkurzający TikToker. Ogólnie jest to ziomek, który wybił się w przeciągu ostatniego miesiąca i podbił dosyć mocno TikToka. Sama jego postać jest mocno kontrowersyjna, ponieważ jego content polega na jak najbardziej wkurzającej personie, a tym bardziej swoim głosie, oraz często nosi taką dziwną, dziecięcą opaskę. Jego content głównie polega na testach różnych rzeczy i mówieniu co o tym myśli, jednak głównie streamuje na TikToku, bądź Instagramie i tam odpowiada widzom co piszą. Dla mnie jest on najbardziej wkurzającą osobą w internecie i nie rozumiem jego trendu bycia popularnym, bo nie nie wiem, jak jest w stanie ktoś go oglądać, jak mówi tak dziwnym głosem: Grinch mrozi skręca! Cyborg, czyli jeden z animatorów, który wybił się rok temu. Ogólnie jej kanał polega na śmiesznych sytuacjach, żartach i tym podobny. Jest wzrost na YouTubie, myślę, że jest totalnie nieprzemyślany i losowy. Jednak nie dziwię się, że jej materiały osiągają takie wyniki, ponieważ są bardzo dynamiczne oraz zabawne. Zaczęła ona w podobnym czasie jak beczka, i było o niej równie dobrze głośno. Co ciekawe, to robi ona teraz dwa razy mniejsze zasięgi od beczki, który często robi sobie przerwy i potem wraca z materiałami. Widać, że robi to głównie z pasji. Ponieważ publikuję materiały, kiedy chcę. Ja też spać i chodzę do pracy. Teens, czyli grupka siedmiu TikTokerów. Ogólnie jest to ekipa 7 osób, którzy prowadzą swoją ekipę na YouTubie. I kanał jest dosyć memowy w internecie, bo dużo osób hejtowało ten projekt i przykładowo multi wypowiadał się negatywnie na temat ich muzyki. Jednak uważam, że jako zamysł jest to dosyć ciekawe, ale największą ich wadą jest to, że nie mają żadnej świeżości na swoim kanale, a robią podobne treści do Gen z, a niektóre z ich filmów są dokładnie takie same. Przykładowo ja oglądałbym ich filmy, gdyby nie montaż, jaki zawierają w swoich filmach, bo mają jego bardzo małej ilości, a jednak wolę filmy, które są zmontowane, podobnie serbista. Życzę i takim dużych sukcesów, bo są młodzi i mają potencjał. To taki t x 10 Multi, czyli aktualnie streamer na Twitchu, ale zaczął on również nagrywać, a bardziej po prostu wrzucać lekko zmontowane shoty na YouTube'a. W sumie bardzo fajny pomysł, bo zauważyłem, że coraz więcej streamerów też zaczęło to robić. Dobrym przykładem tutaj będzie Jacob od Fortnite'a Widać po Multi, że widzowie lubią pooglądać shoty z live'ów, bo pewnie nie zawsze są na streamie. Pamiętam jak bardzo dawno temu nagrywał on z takiej gierki Garys Mod. Przykładowo tryb TTT, który wtedy naprawdę lubiłem oglądać i było można się pośmiać. Poza tym robił on fajne przypołowe akcje, które latały wszędzie, jak na przykład sprawdzam. Co? Nieśmieszny dodał film? Sprawdzo. Jacob, czyli największy youtuber z Fortnite'a w Polsce. Ogólnie jest to jeden z moich idoli z dzieciństwa, tak samo jak Skyen oraz Enzi. W sumie jest to jedyna z osób, które bardzo dobrze prosperuje na YouTubie z Fortnite'a. Sam bardzo długo go śledzę, bo są takie początki jego kariery. Nagrywał on wtedy CS:GO, a dokładniej różne customowe tryby. Przykładowo jednym z nich było to, że miał 500 HP, a jego 10 przeciwników osiadało po jeden. Aktualnie jego montaż jest bardzo podobny na każdym filmie, tak jak u mnie z animacjami, a on na przykład kepcia jest totalnie mega fajny i używa nawet replay modu. Nie mnie pochwalił. Oh my God. Jawor, czyli youtuber zbliżający się do miliona subskrypcji. Ogólnie robi on filmy, typu to, co kiedyś robił freeze, czyli materiały polegające na różnych wyzwaniach, kubowaniu, spędzaniu czasu i tak dalej. W ostatnim czasie występuje nawet u niego ode mnie znajomy Freli, czyli youtuber od Robloxa, ale z tego co możemy zauważyć, to już bardziej z real life'a. Według mnie Jawor robi bardzo fajne materiały uzupełniające lukę w polskim YouTubie. Sam lubię czasami do obiadu obejrzeć jego materiał, do tego nie one wiadomo jak na więc da się spokojnie zjeść. A on mnie nawet nie wspomniał! Olive, czyli aktualnie dziewczyna od Minecrafta, którą poznałem chyba z 5 lat temu. Jakiś czas temu było bardzo o niej głośno, no bo zmieniła płeć z mężczyzny na kobietę. Jedynie co mnie bardzo irytowało, choć nie jestem pewien czy robiła to umyślnie, to było akcentowanie głosu przed operacją i zaznaczała w ten sposób, że jest już kobietą. Ale co do samej zmiany płci, totalnie nie mam problemu, bo według mnie to kim chcecie być i co robić w życiu jest zależne tylko od was. Ale niestety, bądź stety, na YouTube przez to straciła na popularności. Jak można oglądać gejo? Co? Przecież ona jest ze swoją kobietą. O skąd wiesz, że jej dziewczyna to kobieta? Admiros, jest to taki youtuber z mojego dzieciństwa. Jakoś za dużo go nie oglądałem, ale bardzo lubiłem, jak występował Bladeusza. Jeszcze ze starych czasów. Pamiętam, że przestali oni w pewnym momencie nagrywać, znając życie to przez jakieś sprawy prywatne. Ogólnie teraz skupiałem swój content na FNAFie. Pamiętam, że z 5 lat temu byłem na koloniach i dowiedziałem się, gdzie mieszka, tak plus minus, ale ogólnie mnie ukłamano i byłem taki zawiedziony. Wiecie, jak to jest, jak ma się 10-11 lat strasznie się chce spotkać. Jakiegoś takiego może nie za wielkiego, ale ogólnie idola. Ale teraz przynajmniej mam z tego bekę. Czemu tak późno mnie nagrałeś? No bo nie miałem pomysłu. Aaa! Sandera Ziomal, czyli jest to jedna z ostatnich osób najpopularniejszych na YouTube Shorts. Nagrywa ona w sumie wszystko, na przykład typy osób. No i mówi w jaki sposób zachowują się takie osoby. W sumie ciekawe jest to, że bardzo mało dziewczyn nagrywa na Shortsach, przynajmniej po moim oglądaniu. Raczej dziewczyny decydują się na nagrywanie na TikToku, więc można Powiedzieć, że jest ona w jakiś sposób wyjątkowa. Kiedyś oglądałem live z jej udziałem i wydawała się ogarnięta. Co jest na plus, bo influencerzy są różni. Ja piję blaka na co dzień! Dba o moje zdrowie! Księżulo, czyli youtuber od testowania jedzenia. Ogólnie jest to twórca, którego content opiera się na testowaniu różnego jedzenia z Polski, jak i innych krajów i opisywaniu, czy dane jedzenie jest dobre, czy nie. Kanał Księżulo generuje aktualnie milionowe wyświetlenia i ludziom bardzo się podoba content z jedzenia, który u księżula niesamowicie się klika. Jestem dzięki nim odkryłem wiele. Ciekawych miejsc, jak w niedawnym odcinku, kiedy poszedł do restauracji, która była w domu jakiejś babci i gotowała tam jedzenie. Kiedyś mega nie rozumiałem, dlaczego ludzie oglądają księżula. Jednak teraz sam lubię sobie coś wziąć do jedzenia i usiąść, oglądając księżula w tle. Księżula, tam! mister Krycha, czyli ziomek znany z tego memu, robi wrażenie. Ogólnie zabawne jest to, że każdy jego short polega na tym, że mówi tego typu zdania. Jego materiały wyglądają plus minus tak. Teraz spróbujemy świetnego burgera. No i ten potwór! Pada teraz do moich chłód. Ciekawe jest to, że tak łatwo można stać się osobą kojarzoną z tymi zwrotami. Wiele osób używa tych zdań, ale jedynie irytuje mnie to, jak ktoś nadużywa ich w realu. W sensie, że cały czas mówi, robi wrażenie, no i z tym potworem. Bo wtedy to jest strasznie cringe'owe. Twoja wypowiedź robi wrażenie. Eleven. Hey, ja z tej strony Eleven. Sorry, musiałem. Ogólnie Eleven jest to ziomek kojarzony z różnymi strasznymi gierkami. I nie tylko, bo nagrywał też na przykład Fall Geisy. W sumie nigdy zbytnio go nie oglądałem. Ale nie mówię, że robi zły content. Czy coś takiego? Po prostu nie są dla mnie przeznaczony. O cześć, Lewen! Witaj! Ale masz zaje włosy w realu. Jeszcze lepiej wyglądają. No, dzięki. Co cię tutaj w ogóle sprowadza? Chciałem cię zabrać do FNAFA. Co? Nie! No dobra, nie to nie. I to tyle? No tak, nie to nie. Ale ja jednak chcę. Powodzenia. Aj, 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 aj. Mandzio! Na pewno widzieliście zdjęcia Mandzia! Mandzio stwierdził, że zacznie zakładać ubrania, które są bardziej przeznaczone dla dziewczyn. Ale wydaje mi się, że ludzie za bardzo się spinają. Co do tego, no bo tylko to jest ubiór przecież! Na pewno sam Mandzio dodając zdjęcie na Twittera, Instagrama i tak dalej. Dokładnie to samo chce wywołać jakąś burzę wokół niego. No bo wiecie, kłop przebrany za babę. Haha, ha. ale ja totalnie nie mam problemu. Do niego, że to robi. <słyski> Jesteś gejem, bo się przebraj za babę. Ale ja mam dziewczynę. A skąd wiesz, że to kobieta? Hmm. Evron, czyli największy streamer na Twitchu w Polsce. Jest to ziomek kojarzony z Czerwoną Pandą. Co ciekawe, to ludzie nadal nie wiedzą, jak wygląda. A przecież Lech kiedyś pokazał go na streamie. Niby było to kilka lat temu, no ale nagle się nie da zmienić. Z tego, co mówił na streamach, bo miałem kiedyś moment, kiedy nagrywałem, a w tle słuchałem sobie Kamila. To waży on, jeżeli dobrze pamiętam, 55 kg, co jest dosyć małą liczbą, jak na starego typa. Jak coś dla mnie starość zaczyna się od 20, bo nie macie wtedy naście lat. No ale na YouTube YouTube, idzie mu już gorzej niż na Twitchu. Chłopie, ja Twitcha robię, a nie YouTube'y. Show Speed, czyli ziomek, który stał się strasznie popularny za granicą. W Polsce też jest o nim dosyć głośno. Był, ale w sumie nadal jest znany z krzyczenia na każdym live'ie. Robi to dosłownie co chwilę. I to mega głośno. W sumie nie wiem co jest w tym takiego super. Ale na pewno, jeżeli komuś się nudzi albo potrzebuje kontentu, to jest to jakaś opcja. Zabawne jest to, że umie on przełożyć jakieś trendy, ale w jego stylu. Przykładowo, on zaczął. Ten na Toking Bena. Jego kanał zdobyła 7 milionów subów w mega krótkim czasie, więc szacun dla niego. Aha. Yoshi Hito! Jest to youtuber, którego pamiętam jeszcze za czasów CSA, jak grał na przykład z Pieskim kifim i bulionersem. Z tego co mówił, to nadal się z nimi trzyma, ale po prostu nie nagrywa. Aktualnie jego content skupia się na odcinkach z prawdziwego życia, a nie tak jak kiedyś z CSA bądź Minecrafta. Szczerze zdziwiłem się, gdy obejrzał moje materiały na trzecim kanale, bo niedawno go śledziłem codziennie jak robił Daily. Nawet mi napisał komentarz do mojego, że kiedy o nim nagram. Ogólnie to w jednym odcinku stał się freezem, bo zmienił kolor włosów na różowy. Ty, on wygląda jak Freeze po roku w Rosji. Fagata, czyli najgorsza influencerka jaka jest na rynku. Masza, czyli dawna jej znajoma, nagrała materiał, którym przedstawiała brudy na nią. Ogólnie po obejrzeniu materiału mogę powiedzieć tylko jedno. Co ona robi w świecie influencerów? W sensie ja wiem, że każdy twórca jest inny. Ale specjalnie próba związania się z piłkarzem, dla kasy, potem po nieudanej próbie, związanie się ze stewardem i pogorszenie w taki sposób psychiki jego jest dla mnie niewybaczalne. Nie ogarniam też, dlaczego ona ma linii kosmetyków. Walkę na fame, dobrą opinię przez wujka no i leci pozewik za własne zanie! Nilo, czyli najbardziej znany typ od shortów minecraftowych na YouTubie. Robi on nieco codziennie, co na pewno męczy pod względem pomysłu. To nawet widać u niego, bo często nagrywa, że na przykład nie może dotknąć trawy albo czegoś innego. Poza tym, lekko mnie on irytuje, bo wyskakuje strasznie często, co utrudnia przeglądanie YouTube'a. Przy okazji, widać, że te wyświetlenia oraz suby są po prostu puste, ponieważ na live'ach ma tylko po 300 osób, mając aż 450 tysięcy subów. Według mnie jego kanał wszelił się tak dobrze tylko dlatego, bo nagrywał on z dziewczyną i widzowie mieli takie, o dziewczyna, nieprawda! Budda, czyli youtuber, który zajmuje się na swoim kanale głównie motoryzacją. W sumie jest to mega spoko, bo mało jest takich osób na polskim YouTubie. Mega ma szacun ode mnie, bo osiągnął aż taki sukces w tak krótkim czasie. Ale nie ma się co dziwić, bo robi bardzo grube materiały. Przykładowo odpalił wczoraj live'a, gdzie losowo zwycięzce na auto za 350 tysięcy złotych. Co jest naprawdę wielką liczbą. Oczywiście każdy los kosztował 40 zł i na pewno jest to liczba, dzięki której mogą mu się to zwrócić, ale i tak jest to mocne. E, nie wygrałem, to musiał być skąd? Prawo Marcina, czyli twórca na TikToku, który jest prawnikiem ogólnie opowiada tam o tym, jakie macie prawa i co na przykład często nauczyciele nie przestrzegają. Podaje tam artykuł i treść, która nas interesuje. Dla mnie jest to trochę zabawne, no bo dożyliśmy czasów, kiedy to my musimy mówić nauczycielom, jakie mamy prawa i które łamią. Jednak widziałem parodie TikToków i wyglądają na przykład tak. Czy mogę nie przyjść do szkoły, bo mi się nie chce. Zgodnie z paragrafem 69 ustawy 2137 uczeń nie Musi chodzić do szkoły, bo zakłóca to jego samopoczucie. Subskrybuj po więcej! Co? Monika Kociołek, czyli jedna z influencerek z teamu XD2. Chyba z Julką Żugaj jedyne wyniosły najwięcej zasięgów. Jednak jak możemy zauważyć jej wypowiedzi, czyli na przykład 2 metry, to nie są zbytnie one inteligentne. Zabawna była sytuacja, gdzie wyszła ona na walkę na Fame MMA i zaczęła tak dziwnie skakać w postaci pterodaktyla. Jak to zobaczyłem, to wiedziałem od razu, że będą memy. Najlepsze było to, jak robiłem research do tego filmu i zobaczyłem jej film na YouTubie. Kręciła ona kołem przez 40 sekund na Filmie. Jakieś losowe państwa mówiąc, że tam poleci. A końcowo nawet nie poleciała nigdzie. Ej! Ale to miał być mem! Z tym, że kiedyś ustawiliśmy film! Nie masz poczucia humoru! Queen of the Black, czyli jedna z najbardziej kontrowersyjnych osób w internecie. Pamiętam, że bardzo dużo nagrywał o jej zachowaniach, na przykład Zebo. Ogólnie jest to dziewczyna, która dla zasięgu i dla mówienia o niej zrobi wszystko. Ostatnio była nawet sytuacja, że posiadała 420 w chacie. No i policja ją zabrała na komisariat. Potem zamiast nie komentować tego, to stwierdziła, że super pomysłem będzie pochwalenie się tym w internecie, a następnie mówienie, że zna ona matę i że może jej ogarnie receptę. Dla mnie jest to nienormalne, że ona z nieżyjącym gardłem umie mówić takie słowa. Mini Mike, czyli osoba z ekipy od Freeza. Ogólnie dołączą w taki sposób, że Freez dał kiedyś na Facebooku ogłoszenie, że szukają Karła. Założył on po pewnym czasie kanał. Jednak ostatnio ogłosił on wprost, że przestaje publikować treści w najbliższym czasie, bo po prostu nie czuje tego samego. Co kiedyś i wymusza lekko robienie filmów, oraz są po prostu przez to mniej jakościowe. Szanuję go za to, że jeżeli nie chce nagrywać, to nie nagrywa, bo na pewno wielu influencerów w pewnym momencie wymusza robienie filmu, no bo widz nie może czekać dwa lata. Ja bym nawet dwa lata na nieśmieszki czekał. Waxy, czyli kanał na YouTube, memujący szkołę, a dokładnie jakieś sytuacje, które się w niej znajdują. Ogólnie starają się oni robić filmy związane mniej ze szkołą, a bardziej ogólne, typu czego nie robić gdzieś, albo różne sytuacje w miejscach i tym podobne. Pamiętaj Pamiętam, że kiedyś Jerry, czyli osoba odgrywająca w ufiste, przyjechał do mojej szkoły z 3, może 4 lata temu, i tam występował. Już do końca nie pamiętam o czym on mówił, ale nie było to związane z YouTube'em, lecz chyba zdrowym odżywianiem. Nawet zrobiłem sobie z nim zdjęcie, i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę również na tej platformie. Czyli to tak się zaczął, nie śmiesz? Edio, czyli ten ziomek z TikToka, który rapował z przykładowo losowych słów. Jest o nim teraz mega głośno, ponieważ zerwał on ze swoją dziewczyną Olą. Jego była nagrała niedawno filmik. Gdzie opowiedziała o tym, że nie chce, aby znów nagrywał jakąś piosenkę, gdzie wspominało o ich związku. Według mnie, kiedy nagrał kiedyś takową, a oni później wrócili, to nie rozumiem czemu. Ona wróciła do niego, ale okej. Okay, największy problem w tym otworze był taki, że nagrał to tego samego dnia, kiedy zerwali, więc wielkie XD. Dziwne jest to, że związki influencerskie przeradzają się potem w dramy. Nie, to normalne w XXI wieku. Rezi, czyli jeden z najstarszych youtuberów na YouTube. Pamiętam, jak kiedyś od Oglądało się go, kiedy grał z Blokiem oraz z mandziem w Minecrafta. Są to naprawdę bardzo dawne czasy, ponieważ było to z jakieś 8 lat temu. Jest to jeden z youtuberów, których jakoś nigdy więcej nie oglądałem i maksymalnie obejrzałem ze 100 filmów na jego kanale. Wydaje mi się, że próbuje on być trochę takim polskim Beastem. Jednak czajnikowi chodzi to o wiele lepiej, ponieważ ma więcej czasu wkładanego w nagrywanie filmów oraz lepszy montaż. Ale według mnie za mocno inspiruje się za granicą. Tylko fris! The cat sat Nar czyli youtuber robiący filmy z prawdziwego życia. Ogólnie nie wiem czemu, ale inni influencerzy jakoś nigdy nie wspominali o nim i robiąc naprawdę duże wyświetlenia, pokroi 200 do 400 tysięcy na film, jest raczej mało omawianym youtuberem. Sam go śledziłem jakieś 3, może więcej lat temu. Jednak około miesiąc temu, pojrzałem na jego kanał i w sumie robi on naprawdę bardzo fajne materiały, jak na polskie realia. Również robi to co dużo osób, czyli bardzo fajne miniaturki, które prosto przedstawiają, co dzieje się na materiale? Ole to ja zacząłem. Blok Ekipa. Czyli animacje na kanale Spinka Film Studio. Ogólnie jest to trójcy dresiarzy, Czyli Space Sony, Wójtasie oraz Wala. Macie tam różne historie postaci i wiele zabawnych sytuacji oraz żartów. Ich filmy znajdują się na YouTubie i robią w sumie mega wysokie wyświetlenia, bo są to po kroju półtora do 2 milionów wyświetleń na film. Czyli w sumie więcej odbeczki. Kiedy robią jakieś lokowanie, to widzowie są średnio zadowoleni i często piszą, że czekali na przykład 2 Tygodnie na film, który trwa mega krótko i do tego jest sponsorowany. Po co im pieniądze? Nathan Marcoń, czyli mega znana osoba z TikToka, która wybiła się, plując na płatki fagaty. Ogólnie jest to ziomek, który był wykorzystywany przez dziewczyny i po prostu miał ciężkie życie. Jednak później postanowił, że będzie nagrywać TikToki i w sumie dzięki temu istnieje teraz w internecie. Dla mnie jest to mega zabawne, że osoba memująca i plująca na płatki może się okazać spoko osobom z ciężką przeszłością. Również bardzo go. Oszanuje, bo motywuje dochodzenia na siłownie i ćwiczenia, ponieważ jego sylwetka robi wrażenie. O twu! nieobliczalny Patryk, czyli nauczyciel z TikToka. Ogólnie robi on humorystyczne materiały, które przedstawiają jego życie z perspektywy nauczyciela albo z życia uczniów. Robi on nawet TikToki z prawo Marcina, co jeszcze bardziej pokazuje totalny luz z jego strony. Zdobył on łącznie 350 tysięcy obserwujących i ponad 17 milionów polubień, co jest mega dużą liczbą. Według mnie fajnie, że takie konta. Również są na TikToku. I każdy z uczniów może sobie zobaczyć, jak jakiś ziomek memuje sobie z edukacji polskiej. Co się śmiejesz? Zaraz, Twoja matura! Uciek! Amuran, czyli najpopularniejsza basenowa streamerka. Ogólnie była ona bardzo hajtowana na Twitchu, bez względu na to, co robiła i ile zarabiała. Jej streamy polegały głównie na byciu w bikini i kąpaniu się w basenie. W ten sposób zarobiła ona parę milionów, jednak kilka dni temu okazało się, że była ona zmuszana przez swojego męża do robienia tego. Jej rozmowa z mężem pojawiła się podczas i w ten właśnie sposób cały internet dowiedział się prawdy. Kiedy jej live zatrzymano i zrobiła kolejnego, to oglądało ją 60 tysięcy ludzi, co jest mega dużo. 5 zł, takie streamy robiła! VUKA czyli sportowa ekipa na YouTubie. Ogólnie są to influencerzy, którzy nagrywają w parę osób i są naprawdę wielcy na YouTubie. Mają oni całą sportową widownię, jaką da się posiadać. Wszystko to widać po ich wyświetleniach, bo nie są małe. Oscylują w okolicach 300 tysięcy na film, zależnie od kanału. Łącznie mają 13 kanałów i ostatnio są o nich bardzo głośno. Wszystko jest to spowodowane przez filmy dla pieniędzy, bo tam powiedzieli, że mogliby sprzedać wszystko co posiadają, czyli kanały, strony ściuchami, zarobki ze swoich produktów i tak dalej, dokładnie 1 miliard złotych. Jest to mega dużo pieniędzy jestem z nich dumny, ponieważ doszli do wszystkiego dzięki swojej zajawce do sportu. O co, to olbrzym! Daniel Magical, czyli jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w internecie. Ogólnie parę dni temu udało mu się wydostać po roku siedzenia z więzienia na wolność. Oczywiście jak to typowa osoba lecąca na zasięgi, odpalił od razu streama na YouTubie, gdzie robił już kociołek, czyli pojemnik, do którego wlewa się duże wysoko wysokoprocentowe. Potem nawet Wojtek Gola miał do niego pojechać, aby Daniel Magical miał możliwość walki na Fame MMA. To jest według mnie słabym pomysłem. Tym bardziej, że Fame ogłosiło, że nie będzie już dopuszczało, aby ludzie uważani za patologię występowali na walkach. Wydaje mi się, nie wiem czemu, że Magical może szybko tam wrócić, ale zobaczymy. Ej hey tam! Zawsze jakaś patologia na pooglądanie! Łatwo Gen Czyli jeden z najpopularniejszych TikTokerów na TikToku. Ogólnie jest to ziemek, którego na pewno kojarzycie, bo jest teraz o nim bardzo głośno. Zacząłem swoją przygodę od ciekawszych i bardziej kontentowych TikToku od innych osób. I jego historia wybicia się zaczęła się od tego, że dał Bugzylowi, żeby zostawił on autograf, a jednak okazało się, że podpisał zgodę na walkę łatwogenga z minimajkiem. Potem zrobił content z Buddą i najlepsze było jak zagrał z nim w papier. Kamiennożyce o 10 tysięcy i przegrał. Ziomek w skrócie jest mega ciekawą osobą i pomysłową. Jednak zakładam, że może być on kogoś produkcją, bo wątpię, że nagle tyle osób zgodziło się z nim na nagrywanie i nawet ogarnął piosenkę z Quebo. What Łatwo gang, więc łatwo garno? Łukasz demon nie żyje. Czyli chodzi o tego TikTokera. Ogólnie był on znany, że ja to bardzo jedzenie, przy tym nie zaskakiwało go to jakoś mocno. Zmarł on wczoraj, miał tylko 42 lata, co jest bardzo młodym wiekiem jak na śmierć. Nie zmarł, on, jak większość ludzi będzie teraz myślało, że po jakimś challenge'u, jednak z informacji Poszedł on po prostu spać i potem nie żył. Lekarze stwierdzili, że nie żyje on od jakichś 20 godzin. Nie ta informacja bardzo zaskoczyła. Jak samego twórcy nie oglądałem, w jakiś sposób nie ruszyła mocniej. Pokojarzyłem go bardzo pozytywnie, bo nawet u mega fajnie się zaprezentował jako taki normalny, spokoziomek. Spoczył je rodzinie. Oj, Wojtek, czyli najbardziej zaskakujący YouTuber. Ogólnie stał się popularnie występując ze swoimi kolegami na kanale Vibros, na którym mieliśmy memowe filmy, jednak potem zaczął robić swój kanał, który aktualnie jest jednym z najciekawszych polskich kanałów. Na jego filmach mogliśmy często zobaczyć zaskakujące rzeczy, jak wysłanie oferty skamu do polskich influencerów i też czy to zareklamują szybsze życie w Japonii za 0 zł. Jednak od około miesiąca prowadzi on daily z Ameryki, z jest mega grubym i ciekawym projektem, który ma trwać jakieś pół roku. Według mnie mega mądry bo ciekawie się ogląda filmy z innych krajów, plus do tego i Wojtek widać, że się stara robić tego YouTube'a. Ja chcę serię z Azji! Divi, czyli YouTuber od Minecrafta, który w końcu został ujawniony. Ogólnie jest to najbardziej kontrowersyjna osoba wśród osób nagrywających gry i jego kanał jest oparty na ściąganiu filmów dosłownie 1 do 1 każda klatka, co jest okropnym zachowaniem. Wrzucając film o sztucznej inteligencji do zmiany głosu, przez co niby nie było można rozpoznać, to jest tą osobą. Jednak przez błąd jednego z polskich youtuberów, a dokładnie youtubera Willo, mogliśmy się dowiedzieć, kto stoi za postacią Diviego. A był to właśnie on. Oczywiście potem dziwni youtuberzy zaczęli wrzucać fejkowe instastory, aby podbić sobie zasięgi na Instagramie, wykorzystując tak ważny temat, to ściągał dosłownie 1 do 1 filmy z zagranicy, normalizując to zachowanie. Nie oglądam już Wila i tych innych. Deweganka czyli najpopularniejsza weganka w ostatnim czasie na TikToku. Ogólnie nagrywał niej dużo materiałów sam comment, który punktował punktowuje negatywne cechy i odklejki, które robiła, bo nawet postanowiła nagrać mega cringe'ową nutę, którą multi przeskipował i jeszcze do tego ją zwyzywał. Jej TikToki są okropnie cringe'owe i dosłownie nagrywane dla 3-latków oraz posiada ona swój outfit składający się z dziwnego zielonego, chyba stroju żaby z wielkimi oczami, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Całemu community weganu w skrócie ona zaszkodziła, jest negatywną osobą w internecie, nie niebraną na poważnie, przez co nawet jeżeli by zaczęła robić dobry kontent, to nikt jej nie brałby na poważnie. Odklejenie ci inflow. Mikrocypek, czyli streamer z Twitcha. Ogólnie jest to osoba karłowata, która bardzo szybko stała się popularna na Twitchu. Na pewno każdy z Was zobaczył chociaż jednego szota, na którym znajdował się mikrocypek oraz inny streamer Ripson. Głównie content, który bardzo się wybił na szotach na TikToku oraz YouTube, to były momenty, gdy Rypson uczył mikrocypka jakichś podstawowych działań, jak 8 dodać 3 i mega dobrze się to oglądało. Przez ten temat stało się wiele kontrowersji, że Ripson wykorzystuje mikrocypa, jednak wydwójka na tym korzystają i zwiększają swoją widownię na streamach. Ludzie w komentarzach pod shotami również są dosyć zabawni i często znajdziemy komentarze typu mikroproblemy, czy że on dopiero się uczy, bo jest młody. Myślałem, że tylko Mini Mike będzie popularnym karłem. Farel! Czyli aktualnie youtuber głównie od Brawl Stars. Ogólnie posiada on dwa kanały, Farelski oraz Farel, na których nagrywa Brawl Stars oraz reagowanie na filmy z internetu. Ze względu na dużą popularność w ostatnim czasie Brawl Starsa, również możemy zobaczyć filmy Farela, na których gra sobie w tą grę. Samego Farela poznałem za czasów Fortnite'a, kiedy jeszcze nie był taki duży, a dopiero zaczynał istnieć jako mocniejszy twórca na tej platformie. Do tego wcześniej na jego kanale mogliśmy zauważyć inne gry, które sobie grał. Już wtedy występowała w filmach jego dziewczyna JJKa. Samego Ferela oglądałem właśnie przez chwilę, kiedy nagrywał Fortnite'a, jednak nigdy nie byłem jakimś jego wielkim fanem. To były czasy. Wojan! jest to ziomek, który jest dla młodszej widowni. Posiada on trzy kanały, więc jak jeden przestaje mu prosperować, to jest on jak Marcin Dubiel, czyli jest niezniszczalny. I wtedy na przykład o drugim będzie cisnął Content. Łącznie na trzech kanałach robią 50. 57 milionów wyświetleń, więc robienie filmów dla dzieci oddaje i to mega mocno. Irytuje mnie to strasznie, że kanały, które robią 100% tylko dla dzieci, nie zaznaczają tego na YouTubie. Przez to zarabiałem o wiele, wiele więcej. Mordeczko, co się prójesz, A to ty stoisz pod sceną! Wojan Plus, czyli jeden z trzech kanałów Wojana. Ogólnie wrzucam tam głównie Robloxa oraz czasem jakieś inne filmy, z np. Minecrafta. Robi on na nim proste materiały w realizacji, ale za to pojawiają się one codziennie. Skupia się on na nim głównie na różnych trendach, jak na przykład aktualnie Smurfka, ale również znajdziemy tam jakieś zwykłe filmy z różnych mapek. Oczywiście jak możemy się domyślić przez samego nawet Robloxa, to jest on kierowany do młodszych widowni, a nie do osób starych. Filmy są dosyć spoko i ja kiedyś nie lubiłem Wojana, to od momentu, kiedy go lekko poznałem w realu, zmieniłem podejście do jego persony i może nie oglądałem jego filmów, ale za to nie przeszkadza mi on na YouTubie. Wojan to tylko dla dzieci. Palion. Jest to taki Ziomek, co jakieś wojany, smysloły i inne, ale według mnie robi trochę mniejszy cringe, więc nie wrzucałbym go do tego samego wora. Ostatnio było o nim bardzo głośno, bo zrobił jakąś główną muzykę. Nazywała się ona Zielone. Jedynie bardzo cringe'owe jest ustawianie rzeczy, jak na przykład świnka Peppa, że mu przed chatą stoi, ale na filmie, jak ogląda inne filmy, jest już chyba lepiej. Ty nieśmieszny! Hej, tu mnie, a więc wpadaj do tej dziury! Co? Ty współpracujesz z demonem? Z kilka miesięcy temu było, że trzy suby. To jedna sekunda animacji. I wbili 2400 sobów pod tamtym filmem, więc teraz nie wbiją 1000 i wrzucasz 8-minutową animację. We wtorek. Nie, no, znowu animowanie. Kati, czyli dziewczyna Wojana. Ogólnie jest to jeden z osób grających na serwerze Wojanowice i ma ona skinę, które posiada na sobie rude włosy oraz czarny strój. Jest ona bardzo lubiana na Wojanowicach i nawet posiada swoje dwa kanały o nazwie Katy Games oraz Katy. jednak od bardzo dawna ich nie prowadzi. Na kanale Katy Games nie zamieściła żadnego filmu od ponad roku, co jest mega długo i trochę jest to przykre, że nic nie wrzuca z Wojanowic. Jednak na kanale Kati wrzucała vlogi, które cieszyły się większą popularnością, jednak to również czterech miesięcy nic tam nie znajdziemy, ale gdybyśmy chcieli ją zobaczyć na YouTubie, to regularnie Występuje na kanale Wojana. Katy jest mega! Nubek 1.2.3, czyli mega mądry projekt, który wyszedł prawdopodobnie ze strony wszystkich z Wojanowi. albo po prostu Paliona. Ogólnie kanał polega na tym, że macie skin Steve'a, ale przerobiony, żeby wyglądał nowo. Ziomek posiada po prostu modulator i w taki sposób nagrywa swoje materiały, ale projekt mega gruby, bo jego kanał robi od 300 do 700 tysięcy wyświetleń na film, czyli w sumie mega dużo. Jednak nie wiem czemu Nubek 1.2.3 nie nagrywa tych filmów na YouTubie, bo wyświetlenia robił duże, a można po prostu kogoś innego, żeby nagrywał i brać z niego na przykład 80%. Nie wyjawiaj naszych sekretów. Tyś, czyli jedna z osób grających na Wojanowicach. Ogólnie został on dodany najpierw jako żółta postać, a potem jako Ptyś i nowy gracz na serwerze Wojanowic. Wojen raczej głównie go dodał w celach nagrywania masy filmów o nim, tak samo jak to było z Hakerem, czy albo on z Wojanowic. Tyś aktualnie nie posiada kanału na YouTubie i raczej występuje tak samo jak Nubek na nich, gdzie nie ma żadnych korzyści, jeżeli chodzi o kanał dla widzów. Wojan postanowił nagrywać z nim dosłownie masę, ale to masę filmu i Ptyś stał się. Normalną osobą, grającą na Wojanowicach oraz co najważniejsze, to widzom się spodobał. Według mnie fajnie, że dodali kogoś nowego, bo chyba ostatnio dodana normalna osoba to był nubek z parę lat temu. Kocham Ptysia Lolo, czyli osoba od Palionowic. Ogólnie jest to dosyć nowa osoba na Palionowicach, która jest żółtomowcą z małą ilością śliny przebuzi i często występował na filmach Paliona. Jest to osoba porównywalna do Ptysia z Wojanowic, bo nawet również posiada żółtego skina, jednak jej głosy całkowicie się od siebie różnią, bo Ptyś używa swojego naturalnego, a Lolo jakiegoś zmienionego. Jednak do tego różni ich to, że nawet Lolo posiada swój kanał na YouTubie który idzie mu dosyć dobrze i na pewno zbudował sobie już widownie. Jego widzowie czekają na nowe filmy, które pojawiają się codziennie. Niby Ptyś nie posiada swojego kanału, jednak jakiś z widzów postanowił podrobić się pod niego i nawet jeden z jego filmów, że jest ptysiem, osiągnął 50 tysięcy wyświetleń. Chciałbym zobaczyć kanał Ptysia Luczek Roblox, czyli drugi kanał Luczka. Ogólnie Luczek posiada swój główny kanał, który opiera na Minecrafcie, jednak również posiada swój drugi kanał, na którym nagrywa sobie Robloxa. Znajdziemy tam filmy, oczywiście, codziennie i filmy skupiają się głównie na różnej fabule, która oczywiście jest skierowana do moczy. Prowadzi na oba kanały, wrzucając na nie filmy prawie codziennie, więc na pewno jest to super dla jego widzów. Jednak nie posiada jakiegoś większego montażu w swoich filmach, ale myślę, że sobą moczy to nie przeszkadza. Ja sam nie oglądam oczywiście Luczka, jednak lekko go poznaję prywatnie i wydaje się być mega spoko i pozytywną postacią. A co do jego kontentu, to nie mam problemu, jednak nie jest skierowany do mnie. Ja wolę Pimpka! Luczek, czyli kanał dla młodszych typu Wojan. Ogólnie jest to osoba, która nagrywa ze swoim kolegą Pimpkiem i we dwójkę mają przebrania pieska. Na jego kanale głównie. Nie możemy zauważyć filmy opierające się na trendach, jak na przykład Katna, ale znajdują się też inne filmy dla młodszych. Do tego również posiada swój drugi kanał Robloxowy o nazwie Luczek Roblox, na którym aktualnie prowadzi Daily, a na swoim głównym kanale filmy co dwa dni. Do tego możemy dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest Luczek, ponieważ na kanale Kławku, zjeżdżając na kanale w dół, ma on informacje więcej Kławku i tam znajduje się kanał Luczka, a więc jest to Kławku. Według mnie jest to mega fajny kanał dla młodszych i gdybym miał 10 lat, to bym go oglądał. Wolę pimpka, Pimpek, czyli kolega Luczka. Ogólnie jest to kanał skierowany do widowni młodszej, którego skinem w Minecraftie jest Czerwony Piesek. Nagrywałem filmy ze swoim kolegą Luczkiem, czyli Niebieskim Pieskiem, i na jego kanale większość filmów to trendy, a w tym Katna. Posiadam również swój drugi kanał, na którym nagrywałem Robloxa i wstawiam filmy na niego co dwa dni. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, kim jest Pimpek, no to możemy znaleźć kanał na YouTubie Bzyku, który ma dokładnie taki sam głos jak Pimpek. A więc Bzyku to Pimpek. Same jego filmy są według mnie fajne i jedynie spuczyją w nagrywaniu Minecrafta, jeżeli chodzi o pobieranie modu, bo wiem, ile jest zabawy z tym, że jeden moc nie chce współpracować z drugim. I pewnie na to poświęca im najwięcej czasu. Kocha mi! Vito i Bella, sam tutaj to beze Family Friendly od produkcji filmów dla młodszych. Jednak ostatnio wydarzyła się bardzo niepokojąca sytuacja, gdzie na kanale Vita zaczęły pojawiać się filmy pokroju pięciolatek, podgląda Belle pod prysznicem i tak dalej. Ogólnie chodzi o to, że były one bardzo nieodpowiednie na kanał przeznaczony dla dzieci. Oczywiście, Vito w momencie krytyki usunął filmy, to jest dla niego plusem i zatrzymał ich produkcję. Według mnie było to bardzo złym pomysłem. Jednak poznałem Vita w ralu i rozmawiałem przez Discorda. I mogę sam stwierdzić po jakiś. Krótszej wymianie zdań, że nie miał on raczej tego na celu, aby demoralizować swoich własnych widzów i po prostu chciał w momencie najwyższych zarobków na YouTubie trochę więcej dorobić. A ja bez nagrywania to robiłem! Smile Slow. Jest to ziomek na tym samym poziomie kontentu, co Vito, Wojan i tym podobni, czyli ogólnie dla dzieci do 11 roku życia. Z tego co wiem, bo mi znajomi to mówili i to różni, to jest to osoba, która kiedyś była kanałem shoterskim, a zmienił się potem w Minecraft Cringe. Co ciekawe, to nie mając w sumie community, bo na shotach nie powiecie mi, że da się zbudować community, przeniósł je na. Minecrafta, więc za to akurat ma szacun. Typowy film z Myslow. No zostawcie łapkę w górę! Dobra, można przestać nagrywać. Jeju, jakie ja cringe robię. Eee, ale w sumie siano jest! Cebulson, czyli aktualnie YouTuber, a wcześniej TikToker. Ogólnie jest to osoba dosyć ogarnięta w internecie pod względem tego, co ma nagrywać. Prowadzi on aktualnie trzy kanały. Pierwszy z GTA V, na którym nie ma filmów od miesiąca. Drugi z Minecraftem, a trzeci z Robloxem. Robi on teraz dwa daily, za co bardzo go szanuję. Jednak są to materiały praktycznie bez montażu i bez wkładu jakiejś większej pracy. Przed YouTubem jeszcze prowadził TikToka, który bardzo dobrze mu szedł, bo wbił ponad milion obserwujących. Jednak nie wiem czemu ale już go nie prowadzi, a tam dochody ze współprac również miałby wielkie. No bo mi się nie chce. Fair out, ziomy, które nawet nie widziałem, że istnieje. Dowiedziałem się może 3-4 miesiące temu. W sumie nawet jest spoko, może bardziej dla moczy, ale to dlaczego robi takie wyświetlenia, to już coś totalnie innego dla mojej głowy, bo robi prawie 40 milionów w miesiąc. Do porównania, ja robię 3,5. Grałem sobie w Roblox, czyli w takie ludziki kwadratowe, co sobie biegają i skaczą, jakby były w trzecim wymiarze. Jak kiedyś będę robił robloxowy kanał, to pierwsze co zrobię, to chcę z nim nagrać materiał. A, upadłem. Kurde, nie mogę wstać, bo jestem kwadratową postacią w Roblox. Payrout.pl, czyli drugi kanał Fayrouta. Ogólnie Fayrout go prowadził ponad półtora roku temu i od tego czasu nie wrzucił żadnego filmu na niego. Na początku, jak on go zaczynał, robił popularny Minecraft, ale jednak później zaczął robić popularne gry na telefon i czasem jakiegoś Robloxa oraz różne reakcje, jak coś ogląda. Prowadził on podwójne daily, jak na przykład Wojan, co musi być ciężkie i w tym samym czasie proste, bo najtrudniejsze w jego filmach mógł być sam pomysł na film, a nie jego realizacja, bo nagrywał je bardzo szybko. Ja sam nigdy nie śledziłem Fayrouta i dopiero się dowiedziałem o nim, jak do mnie na Instagramie, a tak to w sumie nawet nie widziałem, że taki twórca istnieje. Coś dziwne, bo przecież robił bardzo duże wyświetlenia. Mam nadzieję, że wróci też na drugi kanał. Simon, czyli YouTuber Robloxowy. Ogólnie jest to przyjaciel Fairouta, który również nagrywa na YouTubie Robloxa i wrzuca go codziennie. Jego postać to niebieski ludek, blond włosami i należy do ekipy Feyrauta, który jest szysa i super Jerry, który również ich przypomina, ale za to jest czerwony. Same skiny Jerego i Simona to tak naprawdę skin Fairouta, jednak przekolorowany na czerwono oraz niebiesko i ze zmienioną twarzą, co jest mega fajne, bo pokazuje, że dzięki temu są znajomymi. Na filmach Simona głównie gościnnie jeszcze występuje Jerry, a Feyroth niestety bardzo rzadko. Sam zadaje się z Simonem prywatnie i jest mega spoko osobą. Wolę Feyrota. Doknes, czyli ziomek z czasów, kiedy byłem mega malutki. Bardzo dużo osób o nim mówiło i przynajmniej w moim środowisku był on popularny. W sensie dosłownie każdy w mojej klasie go oglądał i przykładowo mówili Ej, a widziałeś najnowszy odcinek Doknesa? Zrobił to! No i mówili co się wydarzyło na materiale. Ale były też osoby, które mówiły, że robi cringe i go hejtowały. Teraz Doknes po prostu jakoś prosperuje i ma swoją widownię. Ale na pewno nie są to te same czasy, które istniały kiedyś. Jeju, pamiętam jak walczyli o na wielkich skinach. Co? A on nie nagrywa od roku? Abra, czyli youtuber dla młodszej widowni Głównie kojarzony z Minecraftem Ogólnie zaczął on nagrywać w ostatnim czasie Popularnego Brawl Starsa Ale również do tego zaczął kropnik klibate'ować filmy I przez co jego widzowie w ostatnim czasie Się na niego wkurzyli Ja się temu nie dziwię Jednak Kabry najbardziej kojarzę Ze streamów z bingo Gdzie musiał przechodzić się na jakimś serwerze Ale do tego stał się on bardzo, ale to bardzo popularny Na Minecrafcie I na nim się tak mocno wybił Również nagrywał już bardzo długo na YouTube'a Jego kariera jest dosyć fajna bo przez pewien czas go śledziłem. Jednak od jakichś czterech lat całkowicie nie zaglądałem na jego kanał i nie wiem co się pozmieniało. Lepszy wojan! Bobo Minecraft, czyli kanał na YouTubie podobny do NUBKA 123. Jednak na nim znajduje się o wiele więcej filmów oraz robi on daily. Ale robi o wiele mniej wyświetleń. Nie gra on na wojanowicach, lecz na Bobowicach, a jeszcze wcześniej na Abrowicach. Śmieszy mnie to, że każdy serwer tego typu dla młodszych na końcu ma wicach. Czyli jeżeli robiłbym taki serwer dla młodych widzów, to bym go nazwał nieśmieszny. Albo śmiesznowidze. Na jego kanale znajdziemy go nawet z kamerką, przy pomocy jednego programu, który pozwala nam zrobić taką animowaną postać, która porusza ustami, kiedy my. No i oczywiście ma wrzucony jakiś modulator głosu, i to tyle. Ja nie mam! Trycus, czyli youtuber za czasów do Knesa i dealerka. Aktualnie jednak robi odcinki już nie z Minecrafta, lecz z prawdziwego życia. Występuje tam on oraz jego ekipa. Ogólnie jest to jedna z jedynych osób, które nagrywa mega długi czas i trzyma jeszcze się na platformie, robiąc naprawdę ok wyświetlenia. Pomysły na filmy również są spoko, gdyby nie to, że inspiruje się bardzo mocno Rosją. Miniaturki są 1 do 1, lecz po prostu z jego twarzą. Trochę jest to zabawne, że YouTube pozwala na takie. Rzeczy, ale przykre jest to, że Polacy kradną. A ludzie, od których kradną, w większości ukradli pomysły wcześniej od malutkich youtuberów, którzy mają z 500 subów. Przykre jest życie! Kokomelon, czyli jeden z najpopularniejszych kanałów na YouTube. Ogólnie jest to kanał z animacjami dla małych dzieci i znajdują się tam jedynie piosenki. Jest to jedna z największych korporacji na rynku, która posiada masę przetłumaczonych kanałów na inne języki. Przykładowo możemy znaleźć filmy przetłumaczone na polski, angielski albo francuski. Na zagranicznym angielskim kanale robią aż 2,4 miliarda wyświetleń, to jest naprawdę wielką liczbą, bo przykładowo mój kanał ma za niedługo 100 milionów wyświetleń, a oni robią tyle w jeden dzień. Według mnie jest to spoko kanał dla dzieciaku, ale dziwne jest to, że jest to jeden z największych kanałów na YouTube, a w sumie robi tylko piosenki. Co? to? Damian! Czyli youtuber od Brawl Stars. Ogólnie jak dobrze wiecie, Brawl Stars znowu stał się mega popularny, i w tym kanał Damiana odżył, a Damian zaczął robić daily filmy dla swoich widzów. Aktualnie jego treści bardzo podobają się widzom i było mocno kojarzone właśnie z Brawl Starsem, bo nawet jego najpopularniejsze filmy Właśnie Brawl Stars, a w tym i jego piosenka Eluvina, ale w wersji Brawl Stars. Jednak ja go dobrze kojarzę, jak jeszcze nagrywał CSA ze swoją ekipą, i pamiętam bardzo dobrze, że często robił Peningi ze swoim bratem, który miał zawsze dużego farta i trafił jakoś losowo, dobre itemy ze skrzynek. samego Damiana przestałem oglądać właśnie jak zaczął Brawl Stars, bo nigdy nie wciągnęła mnie ta gra. Kocham jego Peningi Tori, czyli youtuber od Brawl Starsa. Ogólnie działam w internecie bardzo długo i na bok kanałach osiągnął próg 700 tysięcy subów, co jest niemałym wyczynem, i możemy go kojarzyć, jak aktualnie nagrywa bardzo często filmy z Brawl Stars i do tego czasem z Damianem. Nagrywał już od bardzo dawna i jest dobrze kojarzonym twórcą właśnie z tą grą, bo jego początki zawitały ponad 5 lat temu. Posiadam łącznie 4 kanały, z czego dwa z Brawl Starsa, jeden z gier na telefon i jakiś vlogów, ale znajdziemy tam dosłownie wszystko oraz ostatni nieaktywny od miesiąca z FIFA Samego Toriego nigdy nie oglądałem i nie miałem z nim styczności, jednak ze względu na content, bo nie interesuje mnie Brawl Stars. Wolę Damiana! Panda Gaming, czyli youtuber od Brawl Stars. Ogólnie prowadzi on daily na swoim kanale z Brawl Starsa, które w ostatnim czasie odżyło, i tak odżył jego kanał. Posiada na swoich miniaturkach bardzo fajną pandę, która jest niebieskie bluzie, a do tego posiada konsolę na swoich oczach, co daje mu fajny vibe i jest to oryginalny pomysł. Po części należą do ekipy Damiana i Toriego, ponieważ nieraz nagrywał z nimi filmy, a w tym nawet z prawdziwego życia, a nie tylko z Brawl Starsa, To jest ciekawym pomysłem na jego kanale. Samego pandę chwilkę oglądałem, jednak przez montaż jak za czasów 2018 roku na YouTubie nie spodobał mi się on, jednak fajnie zobaczyć kogoś, kto wrzuca tak często na YouTuba. Mówi to śmiesznym, który nagrywa już 3 lata daily. Hej, Katuli! Lenka, czyli kanał, który powstał głównie w celach zarobkowych. No nikt mi nie powie, że nie. Lęka, gdy została przekonana, tak przekonana, bo dostała przecież zabawki. Zaczęła to w wieku 6 lat. Jeżeli dobrze liczę. Kanał na szczęście ma zaznaczoną opcję, że jest to dla młodszych widzów, a nie jak te wojany, więc mniej kasy mają z tego kanału oraz wyświetlają się po prostu dzieciom, co według mnie jest fair. Był moment, kiedy robiła ona daily. Przynajmniej tak sobie ją zapamiętałem. Teraz to już tylko raz na tydzień dodaje film. Hejka, tu lęka w szkole. Ty, lęka! Ile masz tego YouTube? Opa. No 100 tysięcy! No 100 tysięcy to chyba... Siema, tu Marcel! Jest to brat Hejki Tulenki, o której już się wypowiadałem. Jest on o wiele młodszy od niej, ale również posiada swój kanał na YouTubie. Ma on dokładnie 6 lat, co jest naprawdę zaskakującą liczbą. To znaczy, że kiedy wrzucił swój pierwszy film na YouTube to miał 3 lata. Nie wiem, czujecie mieć dziecko w wieku 3 lat, czyli ledwo co umie mówić i chodzić, a nagrywacie je na YouTuba. Ja bym nie chciał, ale jeżeli dziecko się to podoba, to niby okej. Okay. Jedynie nie podoba mi się to, że właśnie obejrzałem Filmu i było coś takiego. Ty lubi Psi Patrol? Niech zostawi ławkę w górę. Hej, to jest nie? Nie! Ja tylko mówię swoje zdanie. Mama! Hejter! Misia i ja, czyli youtuberka pokroju Hejka tu Lenka. Szczerze rozwala mnie ta nazwa, bo nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z tą bajką. Masza i niedźwiedź. Hejka tu Lenka celuje bardziej filmu typu Freeze, ale dla dzieci. A ta Misia i ja robię seriale typu Ukryta prawda i tak dalej. Ale na YouTubie. Nie osiąga ona aż takich sukcesów jak Lenka, ale nie dziwi mnie. To, bo jest starsza, a jeżeli tworzycie dla dzieci, to według mnie, im młodszym się jest, tym lepiej. Z tego co spojrzałem, to też nie ma tyle współprac co Lena, bo u Lena, jak wejdziecie w społeczność, to co chwilę macie reklamę. No i co ją ja hejtuje? Robuxów Zaczarowany Świat Sary, czyli kolejny kanał typu Hejka tu Lenka. Ogólnie jest to kanał, na którym w przeciągu 13 minut filmu dzieje się więcej niż przez rok w moim życiu. Bardzo dużo mają montażu oraz zmiany tego, co się dzieje. Co przekłada się na dobre zainteresowanie widza. Jedynie bawi mnie jedna. Na rzecz Posiada ona też swojego brata, jak Hejka Tulenka. Nagrywa również, tak jak ona, rodzinnie, czyli mama, tata, no i brat. Ogólnie robi ona scenariuszowe filmy, gdzie po prostu jest wpleciona jakaś fabuła i w sumie to tyle. Nieśmieszny się odkleił, bo jej nie zhejtował. Czajnik. Jest to youtuber, którego nie dało się nie spotkać. Chyba, że nigdy w życiu nie włączyliście funkcji na YouTube z shortsami. Ogólnie jest to ziomek, który dodawał codziennie shorty. Teraz to w sumie różnie to robi. Jeżeli dobrze pamiętam, potrafił on dodać nawet 5 shortów jednego dnia, więc Naprawdę zasuwał z tym Podoba mi się jego zamysł kanału Shorty akurat zaśmiecają mu Ale kiedy wypuszcza on długi materiał To one są jakby w podobie Mr. Bista Ale wersja polska Czyli wiecie Nie 100 tysięcy dolarów Tylko na przykład 1000 złotych No i masz lipę Bo obejrzałeś mu jeden film Więc już do końca shortów na ety będę U ciebie No nie. Czajnik 2.0, czyli drugi kanał czajnika, a dokładniej stary kanał jego kolegi. Wcześniej kanał nazywał się Ostry, jednak Ostry przegrał zakład i musiał mu oddać jego kanał. Według mnie totalnie to nie ma sensu, bo kto normalny obstawiłby swój kanał, żeby wygrać zakład? Wydaje mi się, że jest na to parę opcji. Pierwsza to jest to, że po prostu się pokłócili, a czajnik miał dostęp do kanału, bo dał mu pomysł i się dogadali, że jak coś to będzie jego kanał, a Ostry może na nim nagrywać i zarabiać. Druga to, że chciał mu podbustować zasięgi, bo ostatnio Spadły, a na shortsach czajnik jest bardziej popularny niż ostry. Nieśmieszny! Próbuj powiedzieć coś jeszcze! Ostry, czyli znajomy czajnika. Jest to osoba, która również robi shorty na YouTubie. Może nie odnosi ona aż takiego sukcesu jak Czajnik, ale i tak bardzo dobrze mu idzie. Dla mnie jest to chore, ile takie kanały potrafią robić shortów, bo również on robi ich tak dużo. Domyślam się jednak, że robi to samo, co robi co jakiś czas Czajnik, ale oczywiście nie jestem pewien, czyli ogląda filmy za granicą i mówi O, dobra, biorę do Polski, co jest średnim zachowaniem. No ale co, żyjemy w Polsce i takie mamy czasy. Dobra, idź no! Jeju, nie śmieszny! Co ci się stało? Co? Nic. Kim pani jest? Ja pielęgniarka. A masz! Justek Freestyle, czyli jeden ze znajomych Czajnika. Ogólnie robi on również, tak jak Czajnik, shorty. Ale już jego kanał głównie skupia się na długich materiałach. Co jest fajne, bo jak się wejdzie do Czajnika, to nie widać zwykłych filmów. Tylko trzeba scrollować przez te shorty. Skupia swój content głównie na piłce nożnej, czyli całkowicie nie do mnie skierowanym formacie. Na każdym filmie również występują młodsze osoby, czyli na przykład prezes oraz Nadia. Przez to, że znajdują się się oni tam, to Justek dostaje czasem wyłączone komentarze. Chyba, że sam włącza opcję, że film jest dla dzieci, albo wyłącza po prostu komentarze. Skąd on tyle wie? By the way Juliet, czyli dziewczyna czajnika. Ogólnie robi ona shorty oraz długie filmy. Jednak jako jedyna z ekipy robi nie za duże wyświetlenia, bo około 50 tysięcy na film. Porównując czajnika, który ma po milion, to jest to dosyć mało. Na filmach robi content z oglądania, a w Polsce to robi już masa osób, więc pewnie dlatego. Mnie to zastanawia, w jaki sposób cała ta ekipa czajnikowa robi shortu. I skąd ma na to pomysły? Bo na kanale Czajnika 2.0 wleciało ich ponad 150 w ostatnim miesiącu. Do tego dochodzi kanał Czajnika, By the way Juliet i Justka. Więc pewnie jest to z ponad 200. No włączaj nagrywo! Zabawny! Czyli nasz nowy kanał animacyjny, który właśnie wystartował. Ogólnie jest już na nim pierwszy film. U nazwie 7 poziomów uzależnienia od papierosu, a jest to totalnie odświeżony format. Po pierwsze to na nim znajduje się nowa postać, aby nadać świeżości animacji, a cały zamysł kanału. To poruszanie tematów, które nie są niosami. Jak tutaj, a będę tam opisywał różne sytuacje z mojego życia, typy ludzi, używki oraz wiele więcej. Chciałbym tam dodawać filmy co każdą sobotę o 18. Jednak dziś wyjątkowo będzie o 14, abyście od razu mogli sprawdzić, czy Wam się to spodoba, bo poświęciłem na to masę czasu. Uważam, że schemat filmów na tym kanale mógł się dla wielu stać dosyć monotonny, jednak nie chciałem zmieniać tutaj kontentu, bo bardzo lubię przedstawiać nowe rzeczy w internecie i stąd decyzja o czymś totalnie nowym. Idę zasubować! Śmieszny Plus, czyli mój nowy kanał z Minecraftem. Stwierdziłem, że chcę robić więcej odcinków z Minecraft'a, ale nie zawsze jestem pewien, czy się dobrze przyjmie na śmiesznym. Więc postanowiłem założyć właśnie pod to kanał. Na nim będą znajdować się bardzo dobrze zmontowane materiały, bo zależy mi na jakości. Przykładowo, znajdziecie tam filmy z przerabiania MOBów oraz z Drop SMP. Na śmiesznym dalej znajdziecie filmy, które będę zakładał, że się fajnie przyjmą i zrobią wyświetlenia. Na pewno w przyszłości będzie więcej odcinków z różnych serii. Ale na razie tylko te dwie. Ja chcę, Pedwarsz! Siema widzowie. Jak już iść, zamknęliśmy ostatnie nieśmiesznego w szafie i nie wiem w sumie co się z nim dzieje. to Zróbmy mu dziś przypał na chacie. Na samym starcie odkręcimy mu kran w kuchni, żeby siano się marnowało przez tą wodę. Mu ha ha! Teraz idziemy do jego pokoju. O! W końcu coś ogląda dobrego na tym YouTubie, bo telewizor jest włączony. Czyżby to był mój film ośmiominutowy, który dopiero wleciał godzinę temu? Lol. Dobra, więc zostawmy go. Możemy go iść wypuścić. Niech mu będzie. W nagrody za to, że ogląda coś dobrego na tym polskim YouTubie. Dobra masz, możesz wyjść. Ajajaj. Aj. La Luna, Czyli te o które jest mega głośno, od momentu kiedy ogłoszono jej walkę na fame MMA. Ogólnie strasznie mnie ona irytuje. Ja rozumiem, że w telewizji trzeba mówić jak najwięcej i tak dalej, żeby utrzymać 50 latka przy niej, ale na YouTubie tego nie trzeba robić. Wystarczy normalnie odpowiedzieć, czasem coś poddejmieć i to tyle, a nie wykrzykiwać jak się da. Ale szanuję ją za akcję z arbuzem, bo fajnie to było przekminione. Jednak za sytuację z oblaniem gimpera, szklanką wody, to już to tak. Nie. w sensie rozumiem, że mogła się poczuć ona urażona, ale mogła lepiej zareagować. Hejter, hater, hater. kogo my tu mamy? PewDiePie, czyli prawie najbardziej znany YouTuber pod względem subskrypcji. Ogólnie jest to ziomek, który nagrywa filmy po angielsku. Jego rozpoznawalność nadal jest wysoka, jednak zasięgi jego mówią same za siebie. Robi on już tylko po 2-3 miliony na film, a to nie jest jakoś mega dużo patrząc na jego liczbę subskrypcji. Poza tym jest to pierwszy YouTuber, który pokazał nam jak wygląda przycisk na 100 milionów subów. Można powiedzieć, że jest mega ładny, ale nie wyróżnia się jakoś bardzo od innych. Myślę, że PewDiePie robi już filmy bardziej pod siebie, a nie tryharduje, żeby mieć jak najwięcej cyferek. Ale ja się staram być top jeden. Marti Renty, czyli osoba, która dla mnie jest tak samodwolicowa jak fagata. Jest to TikTokerka, która związała się z Michałem Gałą, czyli innym TikTokerem. Ogólnie ich związek był mega zabawny, bo raz są razem, raz nie, a potem znowu razem. I tak w kółko. Marti mówiła o fagacie same złe rzeczy, że jaka by ona nie była. Ale dla mnie jest tak samo zła jak ona. Chciała ona nawet wykorzystać Michała do zrobienia dziecka. No bo wiecie, więcej reklamodawców i większe zasięgi. Nie wierzę, że mamy takie czasy, że influencerka chce sobie zrobić dzieciaka, bo większe zasięgi. Nieśmieszny! Mam propozycję! Sexed by Maya, czyli typiara z TikToka. Ogólnie jest to dziewczyna, którą nagle TikTok o tak zaczął polecać i wszystkim wyświetlać. Robi ona materiały o treściach edukacyjnych do życia w rodzinie, co według mnie jest mega spoko, bo na system edukacji jest na tak niskim poziomie, że po prostu brakuje takich rzeczy. Na pewno duży ruch zagwarantował jej Nitro, który wypowiadał się o niej wiele razy na swoich filmach. Za to jedynie irytuje mnie to, że żali się ona cały czas na TikToka, który usuwa jej materiały i reklamuje wtedy swojego Instagrama. Skończ to snę! Szas! czyli ziomek, o którym nagrywał kiedyś Zebo. Ogólnie robi on filmy opierające się na trendach. Przykładowo postacie z bajek, z gier albo z filmów. Ale tak naprawdę każda z postaci jest straszna. Jest to robione totalnie pod dzieci, bo Osoba powyżej siódmego roku życia by tego nie obejrzała. Jego kanał totalnie się nie rozwijał, wbił sobie 200 tysięcy i stał na kilku tysiącach wyświetleń. Aż do niedawna zaczął robić shorty, które na YouTubie robi teraz masa osób. Na przykład Gimper, Noli, bądź Yahoo Produkcja. Na pewno jest to dla niego dobra strategia, lecz myślę, że widzów nie przyciągnie do siebie. Szmutna, prawda! Beluga, czyli zagraniczny kanał na YouTubie. Ogólnie jest to ziomek, który na awatarze posiada kotka. Robi on proste materiały, polegające na różnych rozmowach na Discordzie. Dlatego jest on jednym z największych kanałów na YouTubie, który generuje w danym momencie 80 milionów wyświetleń w miesiąc. Dla mnie jest to fajny pomysł na kanał i co najważniejsze, to oryginalny. Wiele osób tworzyło kanały polegające na tym samym i próbowało go podrabiać. Widać, że ziomik jest mega ogarnięty, bo robi dużo fajnych materiałów, które są interesujące. What? Dreamcia, czyli jeden z największych cringe'ów na TikToku. Jest to typiara, która robi filmiki, gdzie zmienia totalnie tę głosu. Do takiego cute anime i mówi co chwilę uwu. Ogólnie wzięła to od jakiejś innej typiary, z którą ma teraz dramę, czyli Nekosi. Dla mnie takie konta na TikToku są po prostu dla beki, bo nie wierzę, że robi to ona, bo się jej to podoba. Szczerze nie zdziwiłbym się, gdyby to była jakaś korporacja, bo drama pomiędzy nimi jest mega zabawna. Głównie takie konta, gdzie jest postać, zmienia się do emocji, wzięły się z zagranicy. Od tiktokerki Jelly Bean, ale ona nie robiła takiego cringe'u. Sam jesteś cringe! Jam. Kawiak! Czyli chodzi o tego ziomka, o którym nagłośnił temat Konowski. Ogólnie to jest typ, który jest mega obrzydliwy i jego celem jest wybicie się na jak największej kontrowersji, jaką możecie sobie wyobrazić. Przykładowo umiał prysnąć losowym ludziom na ulicy, dokuczać losowo spotkanym ludziom albo inne obrzydliwe rzeczy. Teraz doszło do tego, że jest on jeszcze gorszy niż widzieliście go wcześniej. Konowski otrzymał różne na niego dowody, których jest mnóstwo, a na przykład kupił samochód na kradzione dokumenty i nim jeździł lub dziewczynie, z którą się nie lubił, postanowił prysnąć gazem. Tego jest mnóstwo więcej i polecam. Z zobaczyć odcinek Konopa, jednak wolałbym, żeby o nim mniej mówiono, bo o to chodzi Kawiakowi. FU NA NIEGO! Adam Security, czyli nowa popularna osoba na TikToku. Ogólnie jest on dużym chłopem z zagranicy oraz ma swój charakterystyczny fryz. Jednak, główny powód, dlaczego stał się tak popularny, to jest to, że idzie do jakiegoś disco-polo, w którym śpiewają szybkie szoty jak Mbappé i pokazuje dwa palce, a następnie idzie jak jakiś koks, posiadając z tyłu napis Security. Przez to, jak bardzo popularny stał się w ostatnim czasie, to nawet Fame ma zorganizował mu walkę i będzie za niedługo walczył. Ja całego trendu na tą osobę nie rozumiem, bo dosłownie to były najbardziej losowe TikToki, jakie mogły istnieć, a wybił się dosyć mocno. Kucham, Adam security! Hmm, sprawdźmy co tam na YouTubie. Wait, chwila. Czemu Zeba ma postać kamusia z mojego filmu? Chwilę, co? Czemu jestem na jego całym filmie? WTF, co się dzieje? Ty stary, widziałeś filmu Zeba? Nie widziałeś, to szybko wbijaj. Zobacz, co się dzieje. Jestem u niego na filmie. No, na serio ci mówię. No, stary, przecież ci mówiłem. Ej, ile wydałeś na sponsoring od Zebo? Ogólnie Zebo, strasznie ci dziękuję za to, że odwiedziłeś mój kanał. Wielkie love. A co do Mandzia, to smutno mi, ale ja się nie przejmuję, robię to, co mam robić. Siema, tu Kciuk. I witam was w dzisiejszym odcinku. Znów pobawimy się w parodywaniu youtuberów, bo nie mam pomysłu na kanał i dzięki temu wybijam się na innych. Mówią na mnie różnie, na przykład Kaktus. Czuję się z tym świetnie. Przyzywanie mojej postaci to piękna rzecz. Zabój się śmieje ze mnie, choć że jestem nieśmieszny. To akurat dziwne, ale no... Mandzio może mnie nie lubi, ale robię sobie tę animację, bo tak. Dobra, do kolejnego odcinka. Ja byłem Kciuk, a wy moi widzowie. No ro! Ogólnie, jakby ktoś nie widział, to włączyłem wspieranie. Pielęgniarko, nie wiem, czy uda nam się go uratować. Jest już chyba za późno. Nie, proszę tak nie mówić. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. On już chyba nie ma ratunku. Jak to nie ma, lekarzu? To musi być kłamstwo. Zasięgi idą w dół. Nie poradzimy już nic. Przeprowadzę operację na nim. Zawsze jest jakikolwiek ratunek. Proszę podać mi stetoskop. Robi się. Proszę dać mi chwilę. Nie mamy czasu. Śpieszę się. Proszę mi wierzyć. Szybko, lekarzu, bo nie uda nam się. Proszę bardzo. No, w końcu. Musimy go jakoś uratować. Statoskop pokazuje, że ma jeszcze tętno, więc powinno nam się go udać uratować. Proszę podać mi przedmiot ostateczny. Ale czy on jest tego godzien? Czy przypadkiem nie jest to głupi pomysł? Proszę mi zaufać. Robi się. Ale szybciej, szybciej, bo czasu nam brakuje. Pozostało nam około pięciu minut. Spokojnie. W pięć minut to ja wypiję kawkę i uratuję dziesięciu innych ludzi. Zaczyna się budzić! Nie wierzę w to, że to nam wyszło! Ja żyję! Udało nam się, lekarzu! A co pan robi? ci moi widzowie. To ja, ten ziomek Gplay. Tak, dokładnie ten, który robił nie filmy, ale potem stwierdził, że potrzebuje sobie zrobić przerwę, żeby skala cringe'u mnie nie zjadła po powrocie. Jestem głównie kojarzony z filmami dla dzieci, na przykład Życie creepera w Minecraft, które robiłem 2-3 lata temu. Filmy GPlaya w skrócie. O, hejcia, jestem mały. Oj, już dojrzałem do średniego wieku. O już jestem stary, ale super. Koniec filmu. Witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku zrobimy live hacki z TikToka. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli wrzucimy mózg Moniki do miksera. Sorry widzowie, ale zapomniałem, że on po prostu nie istnieje. Następnie wrzucamy Oreo i kieszonego ogórka. Skoro mamy już wszystkie składniki, to możemy włączyć mikser. Kiedy mamy już wszystko gotowe, wlewamy do szklanki. Kolejnym naszym zadaniem jest spróbowanie tego. Muszę powiedzieć, że to był. <kłysy> Karolek byłby ze mnie dumny. Siema widzowie: Dziś 10 osób będzie konkurowało o 300 tysięcy dolarów. Konkurencja będzie polegała na wrzuceniu piłki do kosza. Jest to absurdalnie trudne zadanie, więc zobaczymy, czy komuś się z nich uda. Anelaki, chłopcze, kiedyś ci wyjdzie w życiu. Straciłeś możliwość uzyskania tylko 300 tysięcy dolarów. Nie martw się. O, Trafiłeś! Brawo! Oto twoje 300 tysięcy za tak trudne wyzwanie. Dzięki. Co zrobić z tymi pieniędzmi? Jeżeli wystarczy, to wydam na waciki. Siema siema! To ja, najlepszy youtuber na tym rejonie. Czyli kamuś! Każdy mnie kocha i szanuje za to, co robię. Ostatnio trochę przyjmuje internet. Pamiętajcie, nieważne jest, jak jesteście rozpoznawalni. Tylko żeby być. Jedno tylko się liczy. Słowa i okradanie widzów na pieniążki. Zanieś się nad ludźmi to moja ulubiona rzecz. Nikt mi nie zagrozi. Policja, sąd, czy nawet najpotężniejszy Gargamel. Powiedziałbym mu jedno. Niech idzie gonić te swoje smerfy. Dla mnie się nie liczy takie coś jak moralność. A w ogóle zapomniałem, że nawet takie coś istnieje. Od momentu rozpoczęcia współpracy z Kruszwilem. Co do znęcania się nad osobą niepełnosprawną, to ja nic nie wiedziałem i nie poczuwam się winny. Irytuje mnie to, że ludzie mi zawracają głowę, kiedy elegancko leżę sobie na plaży i świętuję. Nie będę za nic przepraszał was, ponieważ nie czuję się odpowiedzialny za to, że chłop robił to, co mu kazałem, zasiano. Podsumowując, jestem niewinny, i jak zwykle wszystko mi się upiecze. Nigdy nie wpadnę w problemy z pieniędzmi, ponieważ wiem, jak je dostać. Sorry, widzowie, ale trudno jest parodiować człowieka, który sam jest parodią. Cześć, to ja graf. <coughs> Zapytacie się, co to jest teoria grafów. A więc. Teoria grafów, dział matematyki zajmujący się badaniem właściwości grafów. Za pierwszą pracę na temat teorii grafów uznany jest opis Zagadnienia Mostów Królewskich, opublikowany w 1736 roku przez Leonarda Eurola. Algorytmy grafowe są także przedmiotem badań informatyki. Cześć Mordy, z tej strony Kaluch i witam Was w kolejnym odcinku z Gita A5. Dziś, jak sama nazwa filmu wskazuje, zrobimy coś grubego w Gita A prawdziwe życie. Na samym starcie potrzebujemy szybko ogarnąć jedną rzecz, a dokładnie kij baseballowy. Jedziemy z nim w stronę drwutni, otwieramy do niej drzwi i wchodzimy. Kija używamy do oszołomienia pewnej osoby, która zajmuje się robieniem tych wszystkich desek. To na wszystko w tym odcinku. Dobijajcie łapy w górę i wyczekujcie kolejnego filmu z prawdziwego życia w Gita 5. Elo! Dzień dobry, dzień dobry! Dziś znów przetestujemy dziwne lifehacki z TikToka. Bierzemy sobie ten balonik i zawiązujemy wstążką. Jaka to jest super zabawa! Następnie musimy zacząć dmuchać z całej siły i... O, ktoś puka! Sprawdźmy, kto to może być! Йо-да-да, йо-да-да, йо-да-да. <свес> Добрый вечер, <свес> сам безпечно. йо Nie wiem, czy widzieliście taki kanał na YouTube jak Dawid Czech, ale w skrócie jest to ziomek, który ma zbyt duże szczęście w swoim życiu i zawsze napotyka na swojej drodze jakieś stwory, potwory i tym podobne. Raz włączyłem jego film. i Jedyne co widziałem to to, że kładzie się na podłodze i zaczyna się trząść. Nie wiem ogólnie kto to normalnie ogląda. No bo chyba trzeba by coś spożyć, by nie widzieć tego, że to jest ustawione. Ale no nic z tym nie zrobimy. Typowy film Dawida. O! O! Wy, widzieliście to? Witajcie w Trumtrum. Trum. Macie może problemy z kupieniem prawidłowego napoju? Kiedy nie wiecie, czego się napić? Na szczęście my wam pomożemy. Zastanawiacie się między czarnym napojem a pomarańczowym? Na pomoc przychodzimy my, czyli Trumtrum. Trum. Czarny napój zawiera o 3 gramy więcej cukru, więc jest dla osób, które są na diecie. Za to pomarańczowy o 3 gramy cukru więcej. Prostym wyborem pomogliśmy wam co wybrać. Ej, a co ty robisz? Siemanko, to liderka timu. Kojarzycie mnie pewnie z Family Friendly, ale jednak się mylicie o mojej prawdziwej barwy. Nie chciałam być przez was wyzywana, bo jest to po prostu moja przeszłość. Postawcie się w mojej sytuacji. Myślę, że nikt z was nie chciałby być teraz mną. Wszyscy o tym wiedzą. Rodzina, znajomi i cały internet. Ile osób w życiu widziało cię nago? Mama, papa... Nie no, no <laughs> to kilka osób na pewno, ale nie, nie policzę teraz, no bo nie przypomnę sobie wszystkich osób, które mnie widziały nago, no jakby wiecie. No tak może z 40 Paulina! Witajcie w 160 odcinku, gdzie przedstawię Wam co zmieniono w aktualizacji 234W49. Rudy żelaza możemy wykopać za pomocą kamiennego kilofa oraz lepszych, za to diamentów używając żelaznego w górę. Dirt teraz rozprzestrzenia się o 312 setnych sekundy, wolniej niż wcześniej. Teraz to wynosi 2 sekundy. Za to wcześniej, 1 sekundę oraz 688 dziesięciotysięcznych. Naprawiono błąd dotyczący tego, że mogliśmy przenosić itemy na plecach. Ej, widzimy! ale to mało interesującie. Cicho bądź, dla mnie to wielka zmiana. Elo, widzowie. Ja cię i chwyca. 193 tysiące osób. No i gitara. Ale się nie spodziewałem, że tyle was się tu zgromadzi. Bo to jakiś nowy rekord. Co? Izak miał tylko 111 tysięcy osób. Eee, co tak mało? No ogólnie będzie super content. Wypocząłem sobie na wakacjach i znów wracam do sieci. Po troszkę kasiorki by się przydało. Na kolejne wakacje. Ej, stary. Ale ty masz tyle z tego live'a, że w sumie nie musisz już streamować. Ej, no stać mnie znowu na wakacje. Dobra, widzowie. To ja kończę. Idę po mleko. Elo, elo! Był to zwykły dzień kapitana Bladeusza. Przechodził akurat pod mostem. Zauważył tam przypadkiem AB'ego. Oczywiście musieli skorzystać z sytuacji. Potem nasz kapitan Bladeusz przeszedł się dróżką do domu, lecz zobaczył typiarza. Jako że kocha on pranki, musiał mu podstawić cecz. Krzyknął z całej siły. Ha, ha, ha Zostało ci tylko 45 sekund życia! Ha, ha ha Ups. Tym razem nie wyszło. Ej, czy ty to widzisz? O nie! Tu bombiesz gaming! Chowaj dzieci! bombiesz gaming leci! Dobra, dobra, chowam. Chwilę, czy ja zdążę? Nie mam pojęcia, ale musisz. Dobra, schowane. O nie, tylko nie to! Zabrał je wszystkie! Mówiłem chowaj. Eee, dobra, miałeś rację. W tym odcinku znów odupimy jakiegoś influencera. Czy słyszeliście, co mówił Konopski na swoich filmach? Myślę, że tak, więc dam wam argumenty. W kolejnym odcinku. Tym razem wersów skopiowała zdjęcie i nadal ściąga. No dramat widzowie, no dramat. Rozumiecie kopiować i nie mówić, że kopiejecie. Kopia beczki. Teraz największa tajemnica, jaką wam jeszcze nie ujawniłem. Czy wiedzieliście, że nieśmieszny jest nieśmieszny? Nie wiem czy znacie chmurena, znaczy Skyena, ale jest to youtuber z mojego dzieciństwa, którego naprawdę kochałem oglądać. Pamiętam słowa niektórych youtuberów, jak mówili o tym, że Skyem po prostu nie umiał robić tego całego YouTube'a, bo wydawało mi się, że jest cringeem, więc przestał nagrywać. Lecz 5 listopada odpalił live'a na IG z auta. Miałem takie. Jaki live, co? Oczywiście obejrzałem szoty na YouTubie, bo nie byłem wtedy przy telefonie, ale mam nadzieję, że nic mu się nie dzieje, bo mówił coś o sensie życia, o CBD i tak dalej. Ale właśnie obejrzałem Konopskiego, i Skyem prawdopodobnie jechał do psychiatryka. Mam wielką nadzieję, że mu nic nie będzie, bo naprawdę to jest jeden z trzech moich idoli z dzieciństwa.